Moja kochana, stajemy przy krzyżu. Można by pomyśleć, że ten znak z jakimś wyznacznikiem naszej drogi, że musi być ciężko, że trzeba się wyrzekać i trzeba cierpieć. Ale to nie o to chodzi. Krzyża nie wymyślił Pan. Krzyż wymyślili ludzie. A dzięki Bogu, dzięki temu, że w Chrystusie przyszedł na ziemię, pokazał, że krzyż może mieć sens. Nie usprawiedliwił krzyża, nie usprawiedliwił cierpienia, ale pokazał, że ono może mieć sens. Że możemy być ponad nim, możemy je zwyciężyć. I mimo cierpienia możemy zachować w sobie zdolność do kochania. Taki jest sens krzyża. Nie cierpienie, ale zbawienie. Nie usprawiedliwienie trudu, ale znoszenie trudu. Z niego powstało nowe życie. Niech to będzie dla nas nadzieja. Niech o tym nam przypomina. Kiedy będzie nam trudno, nie miejmy pretensji do Pana Boga. Prośmy Go, abyśmy mieli na tyle siły, żeby i w naszych sercach, z tego, co czasami już umarło, wyrosło nowe życie. Módlmy się teraz do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas zbawił przez swój krzyż święty. Zwróć się łaskawie ku wszystkim ludziom, aby poznali, że tylko Ty jesteś Zbawicielem świata. Ciebie prosimy. Spraw, aby wszyscy ludzie stali się dla siebie braćmi i siostrami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pomnij wszystkich, przyjmij wszystkich, którzy w tym znaku przeszli przez życie i wrócili do Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie Boże nasz, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław ten krzyż. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj modły zebranego ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nimi prawicę swego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wróćmy z powrotem do kościoła.